Cześć, jestem Anną i witam Was w czwartej już części naszej serii wideoartów poruszających tematykę najczęstszych metod ataków na strony internetowe. W dzisiejszym odcinku nadal będziemy zajmowali się atakami typu Union Select, tym razem jednak nauczymy się szacować liczbę wyciąganych z tabeli kolumn. Wchodzimy więc na nasz serwer testowy i odpalamy przykład piąty. Co robi ten skrypt? Jest to świetnie znany Wam z poprzedniego odcinka skrypt wyciągający nam listę użytkowników, których nazwy zaczynają się na podaną literę. Zobaczmy, jak to działa. Login równa się U. Dostajemy listę użytkowników na literę U. Login równa się A. Lista użytkowników na literę A. Skrypt jest identyczny jak w poprzednim przykładzie, z tą jednak różnicą, że pracuje on na innej bazie danych z nieznaną nam liczbą kolumn. Nie wiemy ponadto, jak wygląda zapytanie zadawane do bazy danych. Spróbujmy sobie więc je wyobrazić. Na pewno będzie to select. Select. Niewiadoma liczba kolumn from. Baza, taka jak ostatnio, czyli użytkownicy. Where login like DRL. Login, wieloznacznik, znak procenta, coś jeszcze. To coś jeszcze może być oczywiście jakimś limitem, orderem, group by, nieważne co. Dla nas najwygodniej byłoby się po prostu tego pozbyć, ponieważ jest to dla nas jakaś niewiadoma, która może wprowadzić zamieszanie w naszym zapytaniu. Zobaczmy, jak będzie wyglądało to zapytanie czyste, bez zmiennej, w ten oto sposób. Dopisujemy się tutaj, więc podobnie jak w poprzednich atakach, zamykamy zmienną tekstową apostrofem, komentujemy to, co jest dalej, czyli to nam znika. W tym momencie sprawiamy, aby pierwsza część zapytania zwróciła nam false'a, czyli na przykład end 1 równa się 2. Następnie zadajemy zapytanie union select. I tutaj jakaś liczba. 1. 1 znaczy wyciągam jedną kolumnę o zawartości 1. Skopiujmy więc to, co wygenerowaliśmy. I wklejamy. Oj. Może, żeby to było widoczne przez cały czas. Wklejamy to w to miejsce. Oto efekty. Error. Warning. MySQL fetch array error. Oznacza to nie mniej, nie więcej, jak tyle, że wpisaliśmy złą liczbę kolumn. Wiemy już, że w tabeli na pewno nie jest tylko jedna kolumna. Sprawdźmy więc, czy są to dwie kolumny. Jak widzimy, nie są to dwie kolumny. Sprawdzamy więc trzy kolumny. Potem 4, 5 i tak aż do skutku. Tak długo, aż natrafimy na liczbę parametrów, które nie wywołają nam błędu MySQL. Może to oczywiście troszeczkę potrwać w zależności od ilości kolumn, jednak jest to zwykle dość przyziemna liczba, która nie powinna nam zająć wiele czasu. Sprawdzamy nadal. Widzimy, że 8 kolumn to nie jest to, czego szukamy. 9 kolumn, o, bardzo proszę, 9 kolumn, dokładnie 9 kolumn zawiera nasza tabela testowa. Tak więc nasze zapytanie obecnie wygląda w ten sposób. Wiemy już, że w tym miejscu wyciągane jest dokładnie 9 pól z tabeli. Może to być na przykład ID, login, hasło i tak 9 pól. Nieważne jakie. Wiemy jednak, że nasz printowany login jest na pozycji numer 2. Wiemy to dokładnie stąd. Wiemy też, z jakiej tabeli wyciągamy dane. Jest to z tabeli użytkownicy. Tak więc dopisujemy tutaj from użytkownicy. To samo dopiszmy tutaj. Naciskamy Enter. I widzimy, że nie ma błędu. Jeżeli dwójka dała się wyprintować, to równie dobrze możemy wyprintować tu dowolną zmienną z tabeli. Czyli nazwę pola. Załóżmy login. Proszę bardzo, mamy wszystkie loginy. Jako, że jesteśmy mądrzejsi po ostatniej części wideoarta, możemy sobie konkatować tu dwie zmienne. Konkat login, przecinek char58, przecinek hasło. I oto efekty. Mamy loginy i hasła. Dokładnie o to nam chodziło. Dziękuję wszystkim za uwagę. To wszystko w dzisiejszej części wideoarta. Zapraszam serdecznie za tydzień i zachęcam do korzystania z naszego nowego systemu mirrorującego. Linki złowione.net. Dziękuję.